Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam Was na obgadanki. Jeśli pamiętacie, ostatnio były to książki o kobietach, kobietach i ich rodzinach. Teraz mamy książki o mężczyznach i także o ich rodzinach. Nie wszystkie to będą powieści, mamy też tutaj literaturę faktu. Zaczynamy jednak od powieści napisanej przez Otesę Mosfek. Jest to Labwona, powieść bardzo dziwna, a jednocześnie powieść, która zrobiła na mnie dość duże wrażenie. Opowiada o średniowieczu, o jakiejś takiej prawdopodobnie fikcyjnej krainie, właśnie o nazwie Labwona, którą zamieszkują bardzo biedni ludzie ludzie, którzy są uciskani, którzy większość z tego, co zdołają wyhodować na polach, Muszą oddawać swojemu władcy. Cierpią głód. Cierpią także z rąk prześladowców nasyłanych przez władcę. Ciągle są podnoszone im podatki. Wiedzie im się bardzo, bardzo źle. Głównym bohaterem tej powieści jest Marek. To taki wioskowy głupek. Naśmiewają się z niego. On jest kaleką. Wychowywany jest tylko przez ojca. Swojej matki nie zna, ponieważ z tego co wie umarła przy porodzie. I... Ten Marek często dostaje lanie od ojca, w zasadzie bez żadnego powodu. Ale pewnego dnia, z rządzeniem losu, dostaje się do posiadłości władcy labwony. I tam już zostaje. I ta książka może być prawdopodobnie interpretowana na bardzo dużo różnych sposobów. Ale dla mnie przede wszystkim była to książka o władzy. O władzy, która Przede wszystkim deprawuje, która sprawia, że ten, który rządzi, przypisuje sobie bardzo wiele cech, bardzo często nieprawdziwych. Uważa się za wszechwładnego, za osobę, której wszystko wolno, uważa, że wszyscy powinni spełniać jego najbardziej absurdalne żądania, prośby i zachcianki. Uważa także, że cały świat powinien obdarzać go czcią i zachowywać się wobec niego z pokorą. Ta książka to wszystko bardzo pięknie ukazuje. I pokazuje także to, że król chodzi na go, że król nie jest tym, za kogo się podaje i kim chciałby być. Bardzo mi się ta książka podobała. Myślę, że nie będziecie rozczarowani, gdy ją przeczytacie. Kolejna książka to właśnie wspomniana niepowieść, ale także o mężczyznach. Krew królów Jurgena Torvalda opowiada o królewskich rodach dotkniętych hemofilią. Jak wiemy, kobiety są tylko nosicielkami tej choroby, natomiast chorują mężczyźni. I. Historia nas tego nauczyła, że wiele królewskich rodów, które krzyżowały się ze sobą nawzajem w Europie, było dotkniętych hemofilią. Taki najbardziej znany przypadek to Carewicz Aleksy, który miał być ostatnim, miał być carem Rosji. Ale Jürgen Thorwald opowiada o także kilku innych, przypadkach. I co mnie tutaj bardzo zaskoczyło, to fakt, że nie jest to książka taka typowa popularno-naukowa, ponieważ autor postanowił, że zbeletryzuje tę opowieść, że będzie opowiadał o tych swoich bohaterach, którzy żyli naprawdę, tak jakby to była powieść, jakby to była opowieść. Jednocześnie oczywiście, Trzyma się faktów tam, gdzie trzeba, a także przedstawia bardzo istotne fakty na temat samej choroby oraz na temat rodów, o których opowiada. Zdziwiło mnie to, z początku odrzuciło trochę od tej książki, ale w pewnym momencie uznałam, że jest to dobry pomysł, bo gdybym miał podawać tylko suche fakty, to tak naprawdę nie wyszłoby z tego książka, no bo co mógłby powiedzieć, że taki i taki. Władca czy następca tronu zmarł z powodu hemofilii w wieku takim i takim. Natomiast kiedy pokazał tych mężczyzn, młodych mężczyzn jako ludzi, nie jako władców, nie jako przyszłych carów, królów, czytelnik może z nimi współodczuwać. Może przekonać się, jak trudne było ich życie od samego, tak naprawdę, urodzenia, ponieważ każdy, nawet najmniejszy wypadek, uderzenie czy cokolwiek zdarza się małym dzieciom, mógł doprowadzić do śmierci. Bardzo ciekawa książka, jak to u tego autora. Jeżeli jeszcze go nie znacie. To bardzo polecam. On pisał dużo o medycynie, ale także, między innymi, napisał dwie bardzo ciekawe książki o rozwoju kryminologii, o tym jak detektywi uczyli się rozwiązywać zagadki kryminalne. Kolejna książka to: Historia Syna. Przeczytałam ją już dość dawno i nie pamiętam szczegółów, ale są tutaj dwie rzeczy, o których chciałabym wspomnieć. Ta książka opowiada o najpierw chłopcu, nastolatku, młodym mężczyźnie, a później dorosłym mężczyźnie, który nie zna swojego ojca. Jego matka też go porzuciła, oddała go na wychowanie i on był szczęśliwy w tej rodzinie zastępczej. Jego zastępcze rodzice bardzo go kochali. On nie, nie miał z nimi źle, miał z nimi bardzo dobrze. Natomiast cały czas nosił w sobie jakąś taką zadrę w sercu. Chciałby dowiedzieć się, skąd pochodzi, kto go spłodził, czyje cechy nosi, czy jest podobny do swojego ojca, czy mają jakieś cechy charakteru, które ich łączą. Ale do czego zmierzam? Tutaj największe wrażenie zrobiła na mnie scena początkowa, scena opisana w pierwszym rozdziale, kiedy dochodzi do tragicznego wypadku i jeden z braci bliźniaków doznaje bardzo poważnych obrażeń. A druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to to, że trafił mi się wybrakowany egzemplarz książki. Kiedy dotarłam na ostatnią stronę, wyglądała ona tak. Ja Wam przybliżę. Ta ostatnia strona przyklejona jest do okładki. Tutaj już nic więcej nie ma. I musiałam zajrzeć na Legimi, żeby doczytać sobie to, co było po drugiej stronie tej, tej kartki. To, co zostało przyklejone do okładki, żeby dowiedzieć się, jak ta książka się kończy. Także książka Historia syna francuskiej autorki Marie-Hélène Lafont to jest fajna opowieść, opowieść na jeden wieczór. Prawdopodobnie nie odmieni waszego życia, ale jest to dobrze napisana, krótka opowieść o szukaniu swoich korzeni i o tym, jak ważne dla nas jest nasze dziedzictwo. I następna książka to także nie powieść i też książka nie o rodzinie, ale książka, której głównymi bohaterami są mężczyźni. Jest to zbiór felietonów Michała Rusinka pod tytułem Ptak do do, czyli Co mówią do nas politycy. No i właśnie, politycy jednak głównie w Polsce kojarzą nam się z mężczyznami. Nie jest to może dobre skojarzenie, ponieważ wiemy, że wiele kobiet także zajmuje się polityką, ale ta książka tak naprawdę dotyczy rządów. Prawa i Sprawiedliwości do, dotyczy polityków reprezentujących tę partię, a jak wiemy, to jednak głównie mężczyźni, konserwatywni mężczyźni, którzy posługują się bardzo oryginalną polszczyzną. I Michał Rusinek, który jest językoznawcą, analizuje wypowiedzi polityków i rozkłada je na czynniki pierwsze. Pokazuje, jak mało sensu jest w tej nowomowie, jak te wypowiedzi nasycone są głupotą, a także pogardą dla drugiego człowieka, jakie niosą fatalne przesłanie. Niektóre z tych felietonów są zabawne. Można się przy nich uśmiać nawet. Niektóre z nich sprawiają, że miałam ochotę rwać, Włosy z głowy, bo nie pomyślałabym sobie, że można w taki sposób mówić, że można wymówić tak wiele słów, a przekazać tak niewiele treści. Także, jeżeli lubicie takie książki o języku, jeżeli podobały Wam się m.in. Pypcie na języku, czy inne książki, które Rusinek wydawał ze swoimi falietonami o języku polityków, o języku twórców Disco Polo i innych osób, to na pewno ta też Was nie zawiedzie. Jedyne, co zwróciło moją uwagę, gdy teraz przeglądałam tę książkę, a muszę powiedzieć, że ja jej słuchałam w wykonaniu samego Michała Rusinka, on przeczytał audiobooka, to zaskoczyło mnie to, że mamy tutaj tak dużo światła między, między wersami i tak duże litery. Trochę ta książka jest w ten sposób rozdęta, że wydaje nam się grubsza niż jest naprawdę, ale nie zrażajcie się tym, ponieważ treść nie zawodzi. I na koniec zostawiłam sobie dwie powieści Ernesta Hemingwaya. Pierwsza z nich, po kolei, tak jak czytałam, to Wiosenne Wody. Taka jest okładka. Przypomnę, że to są nowe tłumaczenia wydawane przez wydawnictwo Marginesy i te tłumaczenia są bardzo dobre. Ja generalnie jestem zwolenniczką nowych tłumaczeń klasyków, ponieważ język się zmienia i nam się też wygodniej czyta to, co jest napis napisane językiem, którym my się posługujemy. I mamy tutaj taką krótką powieść Hemingwaya, o której napisane jest, że ona jest bardzo zabawna. Powiem Wam szczerze, że wiosenne wody Jakoś nie bardzo mnie śmieszyły, a tak naprawdę to chyba bardziej mnie nudziły niż śmieszyły. Mamy tutaj dwóch mężczyzn. Są to dwaj pracownicy fabryki Pomp, którzy są weteranami I wojny światowej. I obaj bardzo pragną znaleźć kobiety swojego życia. Jeden z nich idzie taką bardziej oczywistą drogą i Zagaduje barmankę w barze, próbuje sobie przygruchać kobietę, która jest najłatwiej dostępna, ponieważ no, praktycznie zawsze znajduje się w tym samym miejscu, ponieważ tam pracuje. Drugi natomiast szuka innej drogi. Jeżeli lubicie Hemingwaya, myślę, że warto przeczytać, żeby mieć przeczytane, odhaczone. Natomiast dla mnie nie była to książka. Ani zabawna, ani robiąca na mnie duże wrażenie. Oto taka książeczka. Natomiast zupełnie inne zdanie mam o ostatniej książce, którą na dzisiaj przygotowałam, czyli O pożegnaniu z bronią Hemingwaya. Po raz pierwszy czytałam tę powieść i bardzo mi się podobało naprawdę bardzo. To książka o Amerykaninie, który zaciąga się do włoskiego wojska. Tam stacjonuje przy linii frontu włosko-austriackiego i pracuje jako kierowca ambulansu. Nie jest do końca usatysfakcjonowany swoją rolą. Pewnie, gdy zaciągał się do wojska, marzyło mu się, że będzie żołnierzem, że będzie walczył na froncie, że będzie dokonywał wielkich rzeczy. Natomiast praca kierowcy ambulansu, nie jest jakoś bardzo wymagająca. Tym bardziej wtedy, kiedy ten front jest jeszcze dosyć daleko i razem z lekarzem i pielęgniarzami nie za bardzo mają co robić. Ten pobyt w wojsku z początku tej książki kojarzy mu się przede wszystkim z nudą. Natomiast wszystko się zmienia. Po pierwsze, wtedy, kiedy poznaje Angielkę, która jest pielęgniarką w szpitalu. A po drugie, wtedy, kiedy robi się bardziej niebezpiecznie. Ale tutaj chciałabym się przede wszystkim skupić na tym związku. Związku między kobietą, angielką i mężczyzną, Amerykaninem. Myślę, że po pierwsze ci ludzie zbliżyli się do siebie dlatego, że łączył ich język. Może nie taki sam, ale bardzo podobny. Mogli ze sobą rozmawiać swobodnie. Po drugie, także pewne wyobcowanie w tej kulturze oraz jakieś takie niespełnienie, które odczuwali. Ci ludzie nawiązali ze sobą romans. Oczywiście romans w takim miejscu i w takich okolicznościach wiąże się z różnymi przeszkodami i z różnymi niebezpieczeństwami. Nie będę Wam opowiadała tej książki do końca. Powiem tylko, że wyczytałam, iż Hemingway trzydzieści kilka razy, chyba 39 razy zmieniał zakończenie tej książki. I ja go rozumiem. Gdybym miała taką moc, żeby móc zmienić zakończenie tej książki, na pewno bym z niej skorzystała. I z tymi słowami was zostawię i z ogromnym poleceniem pożegnania z bronią, ponieważ nie jest to książka tylko i wyłącznie o wojsku, tylko i wyłącznie o walce, lecz także o tym, jak bezsensowna jest wojna, o rozczarowaniu wojną, o rozczarowaniu swoją postawą, a także, kto książka o miłości. Także koniecznie czytajcie. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was. Także was, kobiety, panie, dziewczyny, książkami, w których głównymi bohaterami są mężczyźni. To w większości naprawdę bardzo dobre książki książki, które powinniście znać książki, które was nie zawiodą, a odkryją też inne światy, inne punkty widzenia, inne perspektywy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i zapraszam. Już za tydzień widzimy się ponownie we wtorek o godzinie 18. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.